Michał Soczyński, dzisiejszy zwycięzca, i Paweł Augustynik, jego towarzysz w ringu. Panowie, gratulacje, zwycięska walka. Michał, od ciebie zaczniemy. Jak ci się podobało w Wielkiej Brytanii w ringu? Jak ci się podobała dzisiejsza walka? Witam serdecznie. No, bardzo mi się podobało tutaj, że mogłem zawalczyć. Cieszę się, tak? Fajnie, że grupa Queensberry Polska zorganizowała tę walkę. Bardzo się cieszę. No i cóż, walka jak walka. Był plan, tak? Trener Władysław Maciejewski obmyślił plan i ja go zastosowałem, no i efekt był taki, jaki był. Mhm. To boksowanie w Wielkiej Brytanii, debiut zagraniczny sprawił, że ci się boksowało jakoś inaczej, czy to był, czy tak jak wiesz, ring jest wszędzie taki sam? Znaczy, na pewno jakiś tam bodziec, tak? Była motywacja fajna, bo tu za granicą nie tylko dla siebie, dla grupy, ale też za nasz kraj mogę walczyć, także to na pewno bardzo mnie cieszy. Mhm. Trafiłeś go szybko, potem Paweł Augustynik krzyczał doskocz, doskocz, no i doskoczyłeś, tak jak tutaj ludzie zauważyli w komentarzach. Szybko poszło. No tak, właśnie tak jak no, na tym bazujemy, tak? Trenujemy tak jak każdy trening w Starej Szkole Boksu Lublin. Tak jak trenerzy powiedzieli, no jest ten instynkt, jest to i się udało tak zakończyć, tak jak planowaliśmy z trenerem. Słuchaj, takie pomysły, które twój promotor Mariusz Krawczyński rzucał, czyli na przykład walka z Radczenką, ty byłbyś gotów na takie wyzwanie w tym momencie? Oczywiście, że byłbym gotów. To jak, każda walka to jest jakaś tam nowy etap, tak? No, trzeba się rozwijać i trenować. Aha. Twój rywal podobno do szpitala trafił po tym ciężkim nokaucie, no bo to był ciężki nokaut. Słyszałeś coś tam, co u niego słychać, czy jak to, no, jak niestety, wygląda? Niestety jeszcze tam nie słyszałem nic, życzę mu dużo zdrowia. Aha. Słuchaj, on był, widać było, że on był mocno trafiony, no ale chyba ty musiałeś swoją robotę robić, tak? No bo dużo osób zwraca uwagę, że sędzia się trochę spóźnił z reakcją, no ale ty musiałeś chyba swoje zrobić, tak? W tym ringu. Dokładnie, no sędzia się spóźnił z reakcją i wznowił walkę, ja się no nie zastanawiałem, tak? No musiałem go skończyć, bo zawsze jest ten instynkt, że on może skończyć ciebie, tak? Dlatego się nie zastanawiałem, ruszyłem, moim zdaniem błąd sędziego, ale co ja mogę poradzić na to? Mhm. I co dalej? Jakie plany? 24 września, tak? Coś wcześniej Paweł zdradzał, ty też byś na tej gali zaboksował w Polsce? Jakie plany? No, zobaczymy, jakie plany. Czekamy. Aha. To Paweł, do ciebie przejdźmy. Powiedz, jak ci się podobał występ twojego kolegi? Jak oglądałeś tym razem z ringu? To są inne nerwy niż jak sam występujesz? Bardzo dobry występ. Bardzo mi się bardzo podobało. No, szybka walka, 2 minuty. Miła szybko zaczął i szybko zakończył. Piękne zakończenie. I to jest najważniejsze dla całej grupy, tak mi się wydaje. Czy że boks Michała będzie się podobał ludziom na Wyspach, bo to jest chyba taki agresywny boks, który tam się ceni jednak. Ofensywny. Tak, oczywiście Anglicy lubią twardy, solidny boks i mi się wydaje, że na pewno się spodobała ta walka. Mhm. Powiedz coś o twoich planach. Zalecałem wcześniej, że być może 24 września na gali Tymexu, z jakim rywalem chciałbyś się zmierzyć? No bo masz już pas, jesteś w rankingu federacji WBC. Jakie są pomysły? Pomysłu to jeszcze nie ma. Słyszałem, że tam Marek Matija jest zainteresowany, żeby ze mną walczył, żeby ze mną zawalczyć, więc jak Marek chce, to niech pogada z panem Andrzejem Wasilewskim, swoim promotorem, i możemy taką walkę zrobić. Mhm. Paweł Stępień to już melodia przyszłości, ten pojedynek, pomysł pojedynku z Pawłem Stępniem, czy to się jeszcze da do tego wrócić twoim zdaniem, bo to był taki pierwszy. Trochę głośno o tym było, już nie pamiętam, z 2-3 miesiące, ale tak już zacichło, więc nie wiem, może inne ma Paweł Stępień plany, nie wiem. Czyli ewentualnie Marek Matija. Ja jestem gotowy na wszystkich w Polsce, w półciężkiej, więc jak co, to możemy zobaczyć. Paweł, to jest taki pomysł na karierę, który by tobie odpowiadał, boksowanie z polskimi rywalami, czy to nie ma dla ciebie znaczenia? To nie ma dla mnie znaczenia. Najważniejsze, żeby boksować. I w czerwcu miała być gala, ale oczywiście no, wiemy wszyscy, co się stało z telewizją, więc no, to trochę się przedłużyło, dlatego teraz we wrześniu będę boksował u pana Mariusza Grabowskiego na gali Tymexu. No dobra, dzięki panowie, bo to już druga próba podejścia do tego wywiadu. Życzę wam wszystkiego dobrego i to co, może następnym razem na gali, co? Tak, dokładnie, do następnej gali. No, dzięki. Pozdrawiam.